Wczesne wykrycie zapalenia stawów chroni przed niepełnosprawnością, podkreślają lekarze. Niestety w Polsce kolejki do reumatologów są wciąż bardzo długie. Od kilku miesięcy do nawet kilku lat trwa wykrycie tak zwanego wczesnego zapalenia stawów, które dotyka ludzi młodych i w średnim wieku przed 50 rokiem życia. Tymczasem nieleczona choroba niszczy nie tylko stawy, ale również cały organizm. Jeśli mamy ból w nocy, rano, sztywność poranną, wykonujemy obaj CRP. Jeśli jest ono przyspieszone, bezwzględnie powinniśmy się udać do lekarza. Zwraca uwagę reumatolog profesor Witold Tłustochowicz. Jeżeli lekarz uzna za zasadne, zleca dodatkowe badania potwierdzające, na przykład ultrasonografię czy rezonans. Niestety jest to choroba nieuleczalna. Ale jak ja zacznę wcześniej leczyć, przyjmuje się, że ten okres to jest 3 miesiące, to wtedy istnieje szansa, że opanuje tą chorobę. Na wiele lat ona ustąpi. Niestety problemem w Polsce jest długi czas oczekiwania do reumatologa. Średnio to 6 miesięcy. Dlatego tak ważny jest program szybkiej ścieżki do tego specjalisty obecnie wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia. Więcej informacji na temat chorób zapalnych stawów, m.in. obszerny wywiad z profesorem Witoldem Tłustochowiczem, znajdziemy w marcowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie, który jest już w sprzedaży. Bóle i zapalenia stawów należą do coraz częściej pojawiających się dolegliwości wśród starszych, ale też i młodszych osób. W marcowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie eksperci przybliżają temat chorób stawów i radzą, co możemy zrobić, aby cieszyć się ich sprawnością jak najdłużej. Mówiła redaktor naczelny miesięcznika Anna Zalech. W numerze znajdziemy także m.in. porady fizjoterapeuty o ćwiczeniach cardio, przepis na specyfik z lukrecji pomocny m.in. w leczeniu infekcji, czy też przepis na dodające energii dania z sezamu.